No, dzisiaj zajmiemy się, w sumie to była pierwsza przesyłka, czyli to jest tak, co my tu mamy? Mamy tutaj przetwornicę, czyli zasilacz 27,2V, 13A, przetworniczka do wzmacniacza mocy WC radiowa. Fajnie to wygląda, bo zobaczcie, to jest kurde radiator, to jest, bo w szafie od raka, nie? Tutaj już ktoś podpinał coś, tutaj gniazdo patrzy wywieszone. Tu mamy jedną część z nadajnika, jednego, 1 kW i nowe tranzystory BLF BLV25 przy czterech takich końcówkach, 1 kW moc znamionowa nadajnika UKF. Jest to końcówka 250 W, jeden moduł końcówki. Do tego jest tak zwany splitter, czyli raz, dwa, trzy, cztery takie końcówki się podpina. Wyjście na S-meter i wyjście pomiaru. No i wyjście na antenę. To jest sam filtr dolnoprzepustowy Pi. I splitter, czterech końcówek mocy. Czyli z jednej uzyskujemy przez filtr 250 W mocy i przy tym za jednym pojedynczym zasilaniu. Przy czterech zasilaniach i czterech końcówkach i takim splitterze mamy kilowat mocy na antenie. To wszystko w raka, w końcówkę raka wchodzi. Do tego są takie nawiewy. Dwa wentylatory. Nie wiem, czy do tego, czy do nadajnika, bo dzisiaj się tym akurat nie będziemy chwilowo zajmować, się zajmiemy tym jutro. Czyli to wszystko sobie odstawiamy na bok, na półeczkę. O! A dzisiaj rozpakujemy BLV, to sobie tutaj zaraz gdzieś tutaj na wierzchu to położę, najlepiej to do tranzystorów. OK. Dzisiaj będzie nadajnik CTE VL30, 30-watowy nadajnik do, że tak powiem, radia, jakieś tam radio, komercyjne radio. Trzeba go przeglądnąć, zestroić i, że tak powiem, przystosować do norm, które u nas w kraju, które u nas w kraju dotyczą, nie? Czyli sprawdzić mu częstotliwość, czy dobrze stoi w częstotliwości, sprawdzić poziom sygnału, poziom mocy, ma mieć 30 W mocy na antenie. I zrobić mu homologację. Widać, widać, wszystko widać dobrze. Włoski sprzęt! Teraz momencik, odstawię karton. Też wszystko jest do raka. Już te CTE nadajniki kiedyś robiłem, tylko że 500 W. Do 500 W. One tam były ograniczane do 150 W. Ja je ograniczałem. Dwie sztuki. O kurde.
wiecie co wam powiem? To dziadostwo naprawdę waży. CTE. Ale staruszek. .88-107 od 3 do 20 wartów. Strach. Start. Co? 24 maj 2017. Poszedł do kasacji. Tak mi się wydaje. CTE. Synteza częstotliwości VL30 FM Exciter 87,5 do 108 i z tego co mi wiadomo nie ma mocy, jest maksymalnie 5 W mocy przy 100 MHz. 04.2011 było wszystko ok. Ja tu też to tak samo pisałem kiedyś na obudowach, jeszcze trzeba będzie go pewnie otworzyć i zobaczyć czy w środku nie ma mojego nadruku jakiegoś. Dobra, pokażemy co tu w środku wygląda jeszcze w tym odcinku, a cała naprawa będzie w następnym po prostu. Taki osprzęcik, nie mały, nie pozorny, ale prawie 30 kg wagi, nie? No dobra, sprzęt rozkręcony, podniesiona znaczy tylko pokrywa. Standardowa 150, tylko jest pewnie ograniczona do 30, bo z tego co tu widzę, być może moduł mocy jest po prostu wstawiony 30-watowy, ale to jest standardowa 150, nawet 200 bodajże, bo trafo, zaraz wam pokażę. I tak to się prezentuje, zobaczcie, trafo jest od 250 nawet, filtracja na dwóch w sumie, to jest symetryczne, stabilizowane, jak widać to jest urwane do zrobienia, być może, że to podczas transportu w tej chwili się uszkodziło, bo to taki kondensator, on tu był chyba wymieniany, bo to nie jest oryginał, więc całkowicie luźny. Albo się odkręcił, nie wiem czy on jest lutowany, czy w przykręcany. Jeśli przykręcany, to znaczy, że się tylko poluzował. No i co? Mamy stereokoder, mamy generator. Wygląda jak samoruba, co? Mamy generator, tutaj jest stereokoder. Przedwzmacniacz. Tu na tych optotriakach jest sterowanie tego przedwzmacniacza. Syntezer. Tu zapakowany w pudełku. Wyjście do sterowania, stopień mocy, końcówka, wiatrak, nawiew do pracy ciągłej, musi być wymuszone, konieczność. No będziemy to otwierać, zobaczymy w następnym odcinku, będziemy to stroić, tutaj też widzę jakieś doróbki, nie jest to w pełni oryginał. Poziom mocy, S-meter. Tak to wygląda wewnątrz. Nic tu tęgiego nie ma. Po prostu filozofii wielkiej nie ma. Także tylko płyta nadajnika jest potężna. Nie? MB. Tak, to są driver. Tutaj już trafia na końcówę. A na czym driver? 2N3866, to jest 3 W. Tutaj jest 2N3866 powtórka, czyli podwójne podbicie i podwójne wzmocnienie. Już później z tego zrezygnowano, z takiego myku, po prostu, żeby nie... I tu brak ekranu widzę, bo na tym powinien się być ekran, konieczność, bo to jest generator. Podwójny stopień wzmocnienia, w sumie tutaj jest potrójny stopień wzmocnienia i co tu jeszcze, no do syntezera wychodzą przewody, very cap i
i pomiar, nie? Częstotliwości. No i co tu jeszcze? Tutaj mamy syntezer właśnie podpięty pod sterowanie, tak jak mówiłem, Vericapem pewnie, prawdopodobnie i nie tylko. Przez optotriaki. Wszystko takie analog, że tak powiem. Mało jest cyfrówki w takim nadajniku, ponieważ ten nadajnik autentycznie to lata 90. pamięta. 80. bodajże chyba w 98 roku zostały wycofane z naszych, nie spełniały norm. VL30. Dobra, ja w tym odcinku, krótki odcinek, pozdrawiam bardzo gorąco i zapraszam do obejrzenia kolejnego jakby z naprawy tego sprzętu, nie?